Witam, moje drogie. Dzisiaj przychodzę do Was z taką pogadanką przy wieczornej pielęgnacji, bo trochę chciałam z Wami właśnie pogadać. Też po pierwsze brakuje mi tego, jak wiecie, staram się wrócić do nagrywania filmów. Na pewno jeszcze to nie będą tak jak kiedyś filmy 3 razy w tygodniu, ale staram się wracać do tych filmów, bo po pierwsze mnie tego brakuje. Wiem, że Wy czekacie, więc w ogóle po tym ostatnim filmie po ulubieńcach stycznia Wasz odzew, Wasze komentarze, Wasze kciuki w górę. Matko, ja Wam bardzo, bardzo za to dziękuję. Ja się będę starała nie wzruszać dzisiaj w tym filmie, ale może być różnie. Ale odzew Wasz na Instagramie, to jak pięknie pomogłyście mi w wyprzedaży kosmetyków. Jeszcze jest wyprzedaż ubrań z Pretty Shopu, więc jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie na Instagramie, to bardzo Was tam zapraszam, bo jeszcze tych ubrań z Pretty Shopu sporo jest, więc jeżeli chcecie mi pomóc w tym wszystkim, no to będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna, bo jest to dla mnie naprawdę wielka pomoc, to co robicie. Bycie się części tych rzeczy będzie dla mnie bardzo, bardzo pomocne. W dalszej części wszystko tak naprawdę tego filmu usłyszycie przy wieczornej pielęgnacji, ale już teraz Was też bardzo zapraszam do właśnie kciukowania, komentowania. Jeżeli chcecie mnie wspierać, to jest to najlepsze, co możecie dla mnie w tej chwili zrobić. Mówię Wam, będę też na pewno zupełnie inaczej dzisiaj do Was mówiła, żeby powstrzymywać pewne emocje, bo na pewno Wam się nie chce tutaj na tym filmie rozpłakać. I też pokażę Wam kilka w użyciu nowości marki KOI. Też jak zawsze wiecie, ja na KOI mam dla Was rabat, także w opisie może tu Wam napiszę, jak go już będę miała, a jak nie, to w opisie macie rabat do marki KOI, także możecie sobie zerknąć. I właśnie pierwsze, co będę używała, to jest olejek do demakijażu. Awokada, malina, rokitnik. Jest to olejek z pompką, więc też super. Ja bardzo lubię, jak olejki mają, czekajcie, mam przekręconą. Olejki mają pompkę, bo wtedy możecie sobie fajnie dozować po prostu tyle, ile potrzebujecie. Więc dozuję. Ja jeszcze mi się do marki KOI, w ogóle uwielbiam jego zapach, bo jest taki trochę ziołowo, cytrusowy, taki odświeżający. I ja bym się tylko do marki KOI uśmiechnęła jeszcze tak ładnie. O, olejek hydrofilowy, bo ja uwielbiam takie emulgujące. Ale ten też jest genialny, bo jeżeli lubicie właśnie wykonywać taki podczas demakijażu taki masaż twarzy, no wiecie, no po prostu zmywając to wszystko, lubicie takie olejki, które są śliskie, to jest właśnie taki. Ja nie lubię takich tępych olejków, takich bardzo gęstych, gdzie wręcz muszę tą skórę ciągnąć. Ja bardzo lubię właśnie takie olejki bardzo śliskie i ten właśnie do takich należy, więc naprawdę super. No i takimi olejkami przepięknie się zmywa, szczególnie jakieś korektury. Ja Wam zaraz pokażę, ja zawsze oczy robię trochę inaczej, że najpierw troszkę olejkiem i zaraz płynem micelarnym. Zaraz Wam to pokażę. Dzisiaj, jak pewnie też widziałeś na początku filmiku, nie miałam dużo makijażu, bo dzisiaj miałam taki dzień typowo w domu też, więc też tego makijażu nie miałam dużo, co mówię. I teraz będę używała właśnie do zmycia oczu i pierwszej warstwy jakby olejku będę zmywała płynem micelarnym z KOI. On też jest bardzo fajny, jak robicie sobie zakupy na KOI, to sobie dorzućcie właśnie ten płyn. I na wacik i zmywamy oczy. No i teraz mogę Wam powiedzieć, bo trochę będę czekała, aż tusz się rozpuści. Więc obecnie w moim życiu myślę, że przechodzę najgorszy z etapów. To na pewno jak mnie oglądałyście, to wiedziałyście, że już od jakiegoś czasu jest mi bardzo źle i ciężko. I tak naprawdę mi było już od bardzo, bardzo dawna źle i ciężko, ale wiadomo, takimi rzeczami się człowiek nie chwali. A to, co się dzieje na obecną chwilę, jest dla mnie kolejnym szokiem. Bo jest to sytuacja, której się na pewno nie spodziewałam, że się będzie to działo w taki sposób. No ja nie wyobrażam sobie, jako dorosła osoba, nie porozmawiać, bo i to Wam też mówię ogólnie, no pamiętajcie, że rozmowa jest najważniejsza. Okej, i teraz będę pianką zmywała ten olejek. Właśnie, muszę się też do marki KOI się uśmiechnąć, jakiś żel, bo tego mi tylko brakuje już teraz zmian w marce KOI. Słuchajcie, całą pielęgnację jestem w stanie ogarnąć. Tylko jakiś żel by się, słuchajcie, jeszcze przydało, także KOI ma takie zadanie. No tak, no brakuje mi tego, żeby wiecie, mieć jakby całą super pielęgnację tylko z marki KOI, no to brakuje mi tylko faktycznie żelu, więc ten olejek zmywam teraz pianką. Ale zmywa się olejek super, także wiecie, tutaj się być trochę odchylam. Teraz nakładam tonik, a bo nie pokazałam, że gdzie wmasuję go i już Wam pokazuję ten tonik z marki KOI. To był ten tonik. I teraz jeszcze na tonik od razu eliksir nawilżający właśnie z KOI. On jest taki żelowy. Nawet nie zobaczycie pewnie żelowy. Póki jest wilgotna twarz, to ten eliksir nakładam. A, nie powiedziałam Wam, krem od oczy też z KOI. Od razu nakładam. Mój kochany, jak wiecie, zobaczcie w ogóle, jakie dęty mam, już pokażę.
jedenko, ale wiecie, zapas je mam. Wracając do tego eliksiru koi, bo o olejku do makijażu wam trochę właśnie opowiedziałam, bo naprawdę jest świetny, jak w ogóle robicie zamówienie na koi, to sobie go dorzućcie, bo naprawdę jest przepiękny. Bardzo ładnie się zmywa z jakąkolwiek pianką, żelem, ale pięknie koi skórę i bardzo ładnie ją zmywa, więc to wam bardzo polecam. Oczywiście tonik czy płyn micelarny też sobie dorzućcie, bo one są naprawdę cenowo fajnie wypadają, ale eliksir nawilżający. Ja teraz do tego eliksiru wróciłam, bo nie używam na razie olejków, bo stawiam, jak już wam mówiłam, w ulubieńcach na taką prostą pielęgnację. I ten eliksir nawilżający, szczególnie w takiej pogody, jak są ostatnio okropne, że jest tak strasznie zimno, ta skóra tak dostaje w kość, to ten eliksir nawilżający pod krem, teraz wam pokażę, bo właśnie nakładam, krem kojąco-wygładzający, to ja sobie ten krem jeszcze wzmacniam na noc tym eliksirem nawilżającym i naprawdę sprawdza się to po prostu rewelacyjnie i ta skóra dostaje jeszcze taki dodatkowy zastrzyk nawilżenia, co ja widzę, że też jej teraz jest potrzebne, bo się odwadnia. No i oczywiście tutaj też już jest spore zużycie. Sobie zawsze ten krem, tak, on jest taki troszkę lejący, więc ja zawsze tak pukam, żeby nie wkładać tam palca mocno, głęboko. I sobie po prostu nakładam. Tak jest wygodniej, więc jak macie długie paznokcie na przykład, to sobie tak zróbcie z tym kremem, bo jego można tak troszeczkę, wiecie, wylać i jest wtedy łatwiej go wyjąć sobie. Ojejku, jak ja uwielbiam ten krem z koi, no coś cudownego. Oh, ale to już wiecie, jak mnie oglądacie, jeżeli jesteście nowi. O właśnie, jeżeli w ogóle oglądacie mnie, a nie subskrybujecie, bardzo, jak jeszcze chyba nigdy do tej pory, będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie zasubskrybujecie, bo to też będzie takie bardzo mocne wsparcie dla mnie w tej chwili i pokazanie, że jesteście, a uwierzcie mi, że naprawdę tego potrzebuję. I jak ktoś, wiecie, zna, tak nie wiem, z bliskich, czy nie wiem, bo też od razu wam mówię, ja też od początku zaczęłam chodzić na psychoterapię i tego się nie bójcie, jeżeli jesteście w trudnej terapii, dziewczyny, jeżeli jesteście w trudnej sytuacji, to naprawdę biegiem na psychoterapię, bo to jest coś bardzo potrzebne i psycholog jest niezmiernie w tak trudnych momentach potrzebny. Ja sama się przekonałam, bo też mam zloty, upadki, lepsze, gorsze dni. Jeżeli potrzebujecie psychiatry i jakieś leki, to też, słuchajcie, to nie są żadne powody do wstydu. Pamiętajcie o tym. W ogóle wybijcie sobie z głowy, że to jest coś wstydliwego. Ja o tym mówię otwarcie, ja nie wiem, znajomym, czy znajomym z pracy. Nie wiem, mówię otwarcie, że tak, bo nie ma się czego wstydzić. Terapia to jest coś bardzo potrzebnego. Jak jesteście w trudnej sytuacji, nie odbierajcie sobie pomocy. Nie bójcie się prosić o pomoc, to też jest taki mój apel już w tym całym filmie, że jeżeli któryś z was jest w jakiejś trudnej sytuacji, nieważne z jakich względów, to naprawdę nie bójcie się iść na terapię. Może to nie są tanie sprawy, ale na NFZ to chyba też można zorganizować. Albo chociaż, no nie wiem, raz w miesiącu, później, nie wiem, no jakby na pewno są różne możliwości, można o tym poczytać w internecie, jak to zrobić, żeby na tą terapię się udać, bo to jest bardzo, bardzo pomocne. No i mnie też, czy terapeuta, czy no właśnie takie osoby, które znają cały obraz tej sytuacji, mówią, że jestem niesamowicie silna i niesamowicie dzielna, bo to, co na mnie spłynęło od grudnia, przez styczeń, jakie ja dostawałam, słuchajcie, strzały, jakie, z czym ja się mierzę, jakie decyzje muszę podejmować, to jest naprawdę kosmos. Więc wszyscy mi dookoła właśnie mówią, że ja sobie genialnie z tym wszystkim radzę i ja widzę, że tak, że jestem silna i sobie z tym radzę. Po prostu trzymajcie za mnie kciuki bardzo mocno, żebym dała radę. Znaczy ja wiem, że ja dam radę przez to przejść, bo jestem twarda i zawsze byłam twarda i jestem twarda i dam radę. Ja wszystkie inne rzeczy zniosę, myślę, że to też, ale jest to po prostu bardzo, bardzo trudne zostać tak potraktowanym w swoim życiu. Dobra, słuchajcie, nie chciałam wam spędzić tym filmem. Na pewno go bardzo potnę, na pewno ten film był chaotyczny, że mnie jest bardzo trudno zrozumieć, o tym rozmawiać i tam pojedyncze w komentarzach się tam pojawiły, że w ogóle dlaczego nie chcesz mówić, powiedz nam wszystko. Ludzie, really? Naprawdę? Jest masa innych kanałów, które wywalają całe swoje życie na zewnątrz, więc to nie jest ten kanał. Jak będę wam w stanie o czymś powiedzieć, to wam o tym powiem. Czy będzie to film, czy będzie to Instagram, nie wiem gdzie, tam gdzie będę to czuła. Ja nie robię nic pod publikę, ja nie robię nic dla wyświetleń i nie będę tego robić, a na pewno nie będę ze swojego życia robiła show dla wyświetleń, absolutnie nie. Więc jeżeli liczysz na to, że tak będzie, to przepraszam cię, ale nie tutaj. Ja po prostu wam o części, no muszę wam o tym powiedzieć, bo jeżeli zmieni otoczenie, to wy to będziecie widzieć, a też nie ma co ukrywać, że na pewno po prostu daję bardzo dobrze radę, jestem bardzo dzielna,
bo wiem, ile jestem warta. I ja to też mówię, pamiętajcie same, ile jesteście warte. To tak przy tej pielęgnacji też warto zaznaczyć, że ja po prostu wiem, ile jestem warta. Wiem, jak dobrą jestem osobą. Wiem, jak byłam czułą, kochającą osobą, ile wytrzymującą dla tej drugiej osoby. Absolutnie nie jestem Wam jeszcze raz bardzo wdzięczna. Chcę Wam bardzo podziękować za to wsparcie, które dajecie mi w komentarzach, czy na Instagramie, czy w tych kciukach, choć nawet nie macie czasu napisać komentarza, to zostawcie ten kciuk i to jest mega, mega dla mnie dużo. Naprawdę uwierzcie, to jest mega dużo dla mnie i to jest bardzo ważne, bo dla mnie nawet oderwanie głowy, żeby z Wami popisać, to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Uwierzcie, że w takich momentach oderwanie głowy od tego jest to bardzo ważne. I tak jak Wam mówię, jestem silna, daję radę. I bardzo Wam dziękuję za pomoc. Pamiętajcie, w razie W rabat do koi macie na dole, więc śmiało śmigajcie, kupujcie. Jak wiecie, jak cały czas, ja wam cały czas powtarzam, że w sumie moje trzy ukochane kosmetyki z koi to jest krem potoczy, krem wygładzający, nawilżający i ten eliksir dwufazowy. Natomiast eliksir, o mam tutaj, to Wam pokażę, nazwę świeżą buteleczkę. To serum dwufazowe ja nakładam samodzielnie, nie nakładam na serum dwufazowe już kremu, to Wam od razu mówię. A po prostu jakoś teraz czuję, że potrzebuję, żeby moja twarz miała krem, a nie ten eliksir, a nie to serum dwufazowe, więc właśnie teraz stosuję eliksir nawilżający i na to stosuję krem właśnie wygładzający, nawilżający i to jest duet na wieczór po prostu idealny. Oczywiście krem potoczy, to jest też moja perełka i teraz słuchajcie, ten nowy olejek do demakijażu też jest naprawdę super. Bardzo go lubię ze względu na taką bardzo śliską, fajną konsystencję, więc mega Wam polecam. Tak wiecie, ja wiem, że ja mam bardzo mądrych widzów, bardzo dojrzałych widzów i ja to wiem i widzę po Was, że jesteście dojrzali, że wiecie, że nie robicie sobie jaj z tego wszystkiego, wiecie, jaka to jest sytuacja. Doceniacie, że dzielę się z Wami w taki sposób, na jaki teraz mam siłę. Bo to jest taka prawda. Ja się z Wami w tym momencie dzielę wszystkim na tyle, na ile mam siłę i możliwości. I po prostu. Może kiedyś powiem więcej, może nie powiem już nic. Nie wiem. Na tyle, na ile mam siłę, na tyle się z Wami dzielę. Ja też uważam, że no jakby nie muszę wywalać tutaj wszystkiego absolutnie, bo nie o to chodzi. No ale no widzicie, że jest mnie mniej, na pewno jeszcze będzie mnie mniej. Na pewno mogę być podkrożone, zapłakane oczy, mogę być smutna. No po prostu macie prawo tu wiedzieć. Tyle ile chcę i mogę, to Wam mówię. I ja wiem, że mam tutaj na tyle dojrzałych i dorosłych widzów, świadomych, że wiecie. Też Wam pokazuję, że jakby my nagrywający na YouTubie nie jesteśmy wyjęci z normalnego życia. Naprawdę nie. Nas też spotykają takie same sytuacje w życiu jak Wy. Też nam umierają bliscy, też przechodzimy różne naprawdę problemy, o których często Wam nie mówimy, bo nie po to tutaj przychodzimy. My mamy być dla Was taką rozrywką, no nie ukrywajmy. No tak, moje filmy mają być dla Was rozrywką, czymś do kawy, a nie jakimś zmęceniem, płakaniem i żaleniem się po prostu. Więc no... Myślę, że to wszystko rozumiecie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapraszam Was na Instagram. Jak macie ochotę jeszcze coś tam z Pretty Shopu mi pomóc się pozbyć tej ilości rzeczy, żeby było mi łatwiej niebawem, to będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna.